Jest to konkurs zorganizowany przez Urząd Miasta w Chorzowie dla trzecich klas gimnazjalnych. Z każdej szkoły jest wybrana trzyosobowa grupa, która udziela pierwszej pomocy przedmedycznej. Jest to oceniane przez komisję konkursową w składzie jednego przedstawiciela Urzędu Miasta, przedstawiciela Straży Pożarnej i przedstawiciela Pogotowia Ratunkowego. Jedna osoba miała być poszkodowana w sensie, że potrącona przez samochód, a drugie zdarzenie jest to zdarzenie czołowe dwóch samochodów, gdzie biorą udział dwie osoby poszkodowane, dwóch kierowców. No i ogólnie, czyli całe podejście, całe zabezpieczenie całego poszkodowanego, zabezpieczenie miejsca zdarzenia i wszystkie procedury, które wchodzą na skład pierwszej pomocy. Było 6 minut na to wszystko i czas leciał, a resuscytację trzeba było wykonać i trzeba było wszystko o wszystkim pamiętać, żeby było wszystko poprawnie wykonane. Tutaj wiedzieliśmy, że jest to sytuacja, która jest jakby wyreżyserowana, a taka sytuacja byłaby na poważnie i wszystko, co by się stało z tym człowiekiem, zależałoby od tego, jak my byśmy się zachowali, czy byśmy zrobili coś, czy byśmy to zignorowali i nie zrobilibyśmy nic. Z naszej perspektywy to jest trochę inaczej, bo za każdym razem mamy z tym styczność na co dzień. A to jest, to raz, że to są młodzi ludzie, a dwa, że to też jest strach, boją się po prostu. Ludzie po prostu się boją pomagać, bo nie wiedzą, jak to robić, boją się, że zrobią komuś krzywdę. No i też, znaczy można powiedzieć, że to jest po części próbować ich wytłumaczyć, a po części jest tyle szkół, tyle, że tak powiem, możliwości się dokształcić w tej wiedzy, że no każdy to jednak powinien posiadać przynajmniej te podstawy, żeby wiedzieć, w którym miejscu ucinać klatkę piersiową, żeby wiedzieć, jak odpowiednio wykonać właśnie tą całą resuscytację, czyli to, co jest najistotniejsze w tej pierwszej pomocy.